wojna z niemcami szybko zweryfikowała buńczuczne zapowiedzi władz sanacyjnych o tym, że są silni, zwarci, gotowi i że nie oddadzą, jak to mówił Rydz-Śmigły, nawet guzika. Praktycznie po kilku dniach polska armia była rozbita, a Niemcy zmierzali ku Warszawie. 5-6 września w zasadzie już było wszystko wiadomo, ponieważ armia Prusy, która była największym związkiem i największą armią, która miała na celu kontratakować wojska idące na Warszawę i odrzucić je, a być może nawet zniszczyć, co planował Rydz-Śmigły. Nie dość, że nie udało jej się zmobilizować całkowicie, bo wojska niemieckie tak szybko parły na Warszawę, to dodatkowo, kiedy weszła do walki blisko Piotrkowa to szybko tą walkę przegrała. Marszałek rydz śmigły już 6 września opuścił Warszawę. Ale ucieczka polskiego rządu do Rumunii ma oczywiście o wiele dłuższą historię, ponieważ trwała ona nie tylko tego 17 września, ale zaczęła się znacznie wcześniej. Obrońcy decyzji przejścia władz Polski do Rumunii do tej pory argumentują, że gdyby prezydent, premier, ogólnie rząd czy nawet wódz naczelny dostali się do niewoli, to byliby zmuszeni do podpisania kapitulacji, a to z kolei byłoby dla Polski katastrofą, ponieważ nie dawało szans na kontynuowanie walki u boku sojuszników na Zachodzie a więc polska państwowość była przedłużona, polscy rządzący nie podpisali aktu kapitulacji. Ale taki sposób myślenia ma wiele wad. Gdyby Niemcy chcieli, to zapewne by powołali jakiś rząd, albo znaleźliby się tam ludzie, jacyś politycy, którzy by taki akt kapitulacji podpisali. Poza tym zdarzały się wypadki, gdzie państwo miało dwa rządy. Na przykład jakiś rząd marionetkowy, a na zachodzie był rząd, czy jakaś organizacja uznawana przez aliantów. Chociażby tak było w wypadku Francji, rządu Vichy i de Gaulle'a, który walczył u boku aliantów. Z drugiej strony, gdybyśmy się temu przyjrzeli, to gdyby jednak jakąś kapitulację zawarto z Niemcami, to być może oszczędziłoby to tak wielkich zniszczeń kraju i milionów ofiar. Ale nawet gdybyśmy odrzucili te argumenty, to trzeba pamiętać, że to nie 17 września władze zdecydowały się uciekać i przejść granicę, tylko polskie władze już w zasadzie od 1 września były w drodze na wschód. I kiedy jeszcze można to zrozumieć w przypadku jakichś urzędów czy ministerstw, które chciano zachować w pełnych składach, czy przynajmniej w takich obsadach, żeby mogły funkcjonować, co byłoby korzystne dla państwa nawet w stanie wojny, to nawet jeszcze wtedy, kiedy nie było agresji sowieckiej na Polskę, a rządzący nie wierzyli w to, że nastąpi i że tego nie będzie, tak twierdzili. To i tak wcześniej, jeszcze nawet przed tą agresją sowiecką, decyzje były podjęte o opuszczeniu Polski. Co więcej, ewakuacja często przebiegała w tajemnicy. Pierwszy zaczął przesuwać się na wschód prezydent polski Ignacy Mościcki. Kiedy zbombardowano Warszawę 1 września w tym zamek królewski, który był siedzibą prezydenta RP i po tym jak Mościcki wydał orędzie do narodu i mówił tam, że cały naród skupiony wokół wodza naczelnego pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa, to wieczorem po tym orędziu w tajemnicy przeniósł się do miejscowości Błota na prawym brzegu Wisły, gdzie zamieszkał w willi u jego jednego ze znajomych. 3 września naczelny wódz marszałek Rydz-Śmigły zarządził ewakuację najwyższych władz państwowych. To wtedy zaczęto palić dokumenty w urzędach państwowych, chociaż na ulicach Warszawy tłumy entuzjastycznie przyjmowały wieść o tym, że Francja i Wielka Brytania wypowiedziała wojnę. Z balkonu ambasady brytyjskiej Józef Beck pozdrawiał przecież wszystkich wiwatujących. Co ciekawe, polska prasa informowała często kłamliwie o tym, że polskie wojsko zwycięża na froncie z Niemcami. Nawet mówiono o tym, że odbyły się bombardowania Berlina i polska kondor ofensywa w Prusach Wschodnich. Co więcej, takie wiadomości nawet były podawane jeszcze 15 września. Mimo tego, że władze się ewakuowały, nawet naczelny wódz, to 6 września minister propagandy wezwał całe społeczeństwo do wstrzymania się od niepotrzebnej, a nawet szkodliwej ewakuacji z miejsca zamieszkania. Już 4 września w tajemnicy rząd się ewakuował, a 6 września Rydz Śmigły postanowił wyjechać do Brześcia. Z ewakuacją czy ucieczką rydza śmigłego jest pewien problem, ponieważ jest ona pełna zagadek. Dlaczego on to zrobił? Tym bardziej, że Warszawa jeszcze długo się broniła i jeszcze długo siedziba i miejsce dowodzenia, które było zaopatrzone w potrzebną przynajmniej łączność, mogła służyć Ryzowi do wydawania rozkazów, a przez ten swój czyn wyjazd do Brześci nad Bugiem praktycznie traci łączność z wojskami na froncie. W wypadku Rydza Śmigłego zachodzi pewne podejrzenie, ale jest ono logiczne, że Śmigły wyjeżdżając do Brześcia i później dalej, on bardzo blisko trzymał się prezydenta Mościckiego, a to właśnie Rydz Śmigły był wyznaczony na jego następcę. Mówiliśmy też w innym odcinku, do którego zachęcam, żeby go obejrzeć, że Rydz-Śmigły taką presję też wywołał przed wojną na to, żeby być takim stanowczym, nieustępliwym wobec Niemiec, że Beck stracił możliwości działania w polityce międzynarodowej i nawet to, co wynegocjował z Niemcami, musiało zostać poddane rewizji, bo śmigły się na to nie zgadzał. A dlaczego? Ponieważ mogło to zagrozić jego prezydenturze, a bał się opinię publiczną i to, w jaki sposób ewentualnie może zagłosować, gdyby doszło do wyborów powszechnych na prezydenta Polski. Ale w wypadku tej ucieczki do Rumunii jeszcze trzeba było brać pod uwagę fakt, że Rydz Śmigły prawdopodobnie zdecydował się na to, żeby pilnować Mościckiego, żeby on przypadkiem nie zmienił swoich decyzji i nie przekazał ewentualnie swoich uprawnień, gdyby do tego sytuacja go zmusiła na kogoś innego, a nie na Rydza Śmigłego. Dlatego można przyjąć, że to właśnie był jeden z ważnych powodów, dla którego Rydz-Śmigły tak szybko opuścił Warszawę. Z Warszawy chciano też ewakuować prezydenta Starzyńskiego, po którego nawet został przez marszałka Śmigłego Rydza przysłany samolot, ale Starzyński odpowiedział generałowi Juliusz, Juliuszowi Rumlowi, tak jak pan dzieli los swoich żołnierzy, tak i ja pozostanę wśród swoich. Marszałek Rydz Śmigły myślał też, że uda się stworzyć jakąś obronę na tzw. przedmościu rumuńskim. I 6 września wydaje rozkaz, żeby wojska przemieszczały się w tamtym kierunku, a co więcej, również taki rozkaz został wydany wszystkim młodym mężczyznom, żeby przemieszczali się na wschód ludzie, którzy są zdolni do walki. Ten apel Śmigłego Rydza został przekazany przez pułkownika Romana Umiastowskiego. Był to moment, w którym warszawiacy zdali sobie sprawę, że Polska wojny jednak nie wygrywa, a po apelu radiowym umiastowskiego Warszawę opuściło około 200 tysięcy ludzi. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, rydz śmigły traci łączność z wojskami, dlatego Trzeba musiał dzwonić do niego z zwykłymi telefonami. Mimo tego, że Kutrzeba posługiwał się szyfrem, to i tak wywiad niemiecki oczywiście tą rozmowę przechwycił. Później ryc Śmigły ewakuuje się do Włodzimierza Wołyńskiego, Kołomyi, miejscowości Kniarze, Kosowa, Kut, Różnowa i miejscowości Załucze. 14 września wszystkie ministerstwa, najwyższe władze państwowe zostały ulokowane w pobliżu granicy z Rumunią, co pokazuje, że już wtedy oni mieli zamiar przekroczenia tej granicy. Pułkownik Stanisław Kopański, który później został awansowany na generała, walczył pod Tobrukiem. 14 września w rozmowie z pułkownikiem Jakliczym i pułkownikiem Klimeckim wyraził swoje obawy sytuacją, która ma miejsce i tym, co chce zrobić naczelny wódz. Kopański i oficerowie, którzy mu podlegali w oddziale trzecim sztabu naczelnego wodza, uważali, że honor wojskowy nakazuje im przedostać się do walczących oddziałów, a nie uciekać na obce terytorium. Oczywiście władze drugiej RP, cywilnej i wojskowej większości, nie zauważyły też tego, że zbliża się wejście wojsk sowieckich do Polski, a na alarm bili i dyplomaci, i było widać całą kampanię antypolską u Sowietów już przed wejściem do Polski. Kilka dni ona trwała. Ale dalej polski rząd, naczelny wódz nie sądzili przynajmniej w oficjalnych depeszach, wypowiedziach, dokumentach nie ma takiego śladu, żeby oni uważali, że sowiecka agresja jest możliwa. Wejście wojsk sowieckich do Polski przyspieszyło tylko już wcześniej podjętą decyzję o ewakuacji do Rumunii. Rydz-Śmigły jeszcze się zastanawiał i otaczający ich żołnierze Padł nawet taki pomysł, że on przedostanie się do walczących wojsk i nawet to było zaakceptowane, a później jednak okazało się, że Rydz-Śmigły jest w Rumunii i wiele osób było tym zdziwione, nawet tych wyższych urzędników państwowych, ponieważ te decyzje, które były podjęte, były innym. Rydz-Śmigły miał udać się na front, jednak tak nie zrobił, tylko przejechał do Rumunii. Władze cywilne i wojskowe Polski przekroczyły granicę polsko-rumuńską w nocy z 17 na 18 września 1939 roku. Społeczeństwo wydało wtedy wyrok na ludziach, którzy rządzili Polską i w zasadzie pogrzebali oni sobie szansę na jakiekolwiek poparcie, ponieważ ucieczka naczelnego wodza i całego rządu potwierdzała, że sanacja politycznie się skończyła, a ludzie poczuli się zdradzeni. Zupełnie inaczej rządzący przedstawiali siłę Polski w prasie i inaczej się wypowiadali, jeśli chodzi o siłę polskiego wojska i tego, co może osiągnąć. Przede wszystkim nikt nie przypuszczał, że tak szybko Polska może przegrać. Internowanie w Rumunii odbyło się dlatego, że prawdopodobnie były tam naciski niemieckie, sowieckie, francuskie, ponieważ Sikorski był ulubieńcem Francuzów, i dlatego przy pomocy urzędników ambasady polskiej, mimo wszystko to się odbyło, żeby sanacyjni rządzący nie mogli opuścić Rumunii. A poza tym, jeśli chodzi o naczelnego wodza i polskie wojsko, to było to zapisane w prawie międzynarodowym, że kiedy jakiś wojskowy z walczącego kraju, który jest w stanie wojny, przekroczy granicę innego kraju neutralnego, to tacy ludzie musieli zostać od razu internowani. I tutaj żadnego spisku nie było, po prostu takie było międzynarodowe prawo i Rumunii do tego prawa się zastosowali. Konfrontacja propagandy sanacyjnej z rzeczywistością we wrześniu 1939 roku przebiegła straszliwiej i był to szok dla społeczeństwa. Gdyby władze sanacyjne zostały, być może nie byłoby takich krytycznych ocen ich zachowania, natomiast sposób w jakim ówczesne władze cywilne i wojskowe opuszczały walczący kraj przesądził o tym, jak tych ludzi wielu ocenia do tej pory. Zapraszam do komentowania tego materiału. Kliknijcie przycisk subskrybuj dzwoneczek obok. To pomoże też w tym, żeby materiały były coraz bardziej widoczne. Zachęcam do tego, zapraszam do komentowania. Kanał też można wspierać przez portale Patronite bajkafi, do czego zachęcam. To pomoże też w rozwoju kanału i mam nadzieję w przygotowaniu coraz lepszych materiałów. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym